Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcineczku z Insygnii. Spróbujemy dzisiaj zdobyć kamienie uiskujące. Wow. Widzę, ładne combo na raid dostaliśmy. Szczurki i puma. No i, moi drodzy, dobrze widzicie, w końcu kowal dał mi nową zbroję. Jest ona o wiele lepsza niż ta, co miałem. 70-70, jak widzicie, ma. Proszę bardzo, mamy z pumy kamień ogniskujący, czyli zdobyliśmy go. Wypadałoby wrócić do miasta. I tak, z tego co się orientuję, to jeden kamień ogniskujący chyba możemy też nawet zdobyć tutaj w zamku. Opowiada takie rzeczy. Moi kochani, i przy okazji nauczymy się 10% broni dwuręcznej. Będziemy starali się wbić tego mistrza również. No zobaczmy, mamy tu kamienny krąg. Pytanie, czy tylko on też jest tym questowym kręgiem, czy nie? Nie. Dobra, czyli ten nie działa, tak jak nie działa po prostu. My, żołnierze, nosimy nasze mundury z dumą. Załóż swój. Dobra. Już nie przeżywaj, stary. Broń dwuręczna, broń dwuręczna. Dobra, wracamy na pancerz i mamy 170, okej. Teleport. No dobra, jeden już mamy kamień ogniskujący. Teraz musimy szukać kolejny kamień ogniskujący. Kolejny kamień ogniskujący będzie w... O, tutaj, koło myśliwego. Musimy szukać właśnie takich stołów. Patrz na to, mamy trolla. Zabił tego, o lol. Zabił naszego kochanego myśliwego, moi drodzy. Oj, trolu, trolu, nieładnie, tak? Wiecie co, moi drodzy? Nie chcę, żeby mi NPC-ty ginęły, bo nie wiadomo, czy nie będą mi potrzebne, więc ja sobie go ożywię. Zjem nim jabłko, żeby mu się ta buzia, że tak powiem, ogarnęła. Hej! Co tam, Dalen? Powiesz coś ciekawego mi? Nic mi nie powiesz ciekawego, dobra. Aha, i od razu wyłączmy może ten, okej. Okay. Jak sami wiecie, no ja nie używam cheatów, żeby sobie zabijać potwory czy czegokolwiek, tak? Ja tylko ewentualnie cheatów używam w razie, jak mi się zabuguje jakieś zadanie. Albo zginie mi jakiś NPC, tak? Bo ja nie lubię, jak mi giną NPC-ty. A tutaj widzieliście sami, że nie miałem szansy po prostu go uratować, no bo jak? Bo ja musiał od razu na czarnego trolla pobiec. No nie wiem, no niby można by było go uratować, no ale dobra. Tutaj mamy, moi drodzy, taki mroczny las, w którym jest jaskinia. Jest jaskinia ze szkieletami. Oczywiście ja tę jaskinię już oczyściłem ze szkieletów. A tam też jest takie coś w podobie do kręgu. I właśnie się zastanawiam, czy czasami tutaj też nie będę miał kolejnego kamienia ogniskującego zdobyć. Macie tutaj takie groby. Tutaj pojawiały mi się szkielety wojownice, więc trochę silniejsza wersja. Próbuję jeszcze klikać, bo mówię, może coś będę mógł wykopać, ale widzę, że nie. Jestem ciekawy, co tutaj mi się zrespi na twarzy, że tak powiem. Zapiszmy. Wojownik cienia.
Dobra, udało mi się go jakoś zabić. Mamy kolejny kamień ogniskujący. Mamy już 3 kamienie ogniskujące. No jeszcze trochę nam ich brakuje. Jeszcze kilku ich jeszcze nam brakuje, moi kochani. Tutaj był kolejny kamień. Na przełęczy prawdopodobnie będzie kolejny. Wiecie, tam co chcemy właśnie przejść. I niestety w pełnej wersji dopiero będzie można przyjść chyba na przełęcz, jeżeli dobrze rozumiem. I pełna wersja ma zajmować podobno 100 godzin, więc no, naprawdę będzie w co, moi drodzy, grać, jeżeli wyjdzie oczywiście modyfikacja. Ja słyszałem, że starają się nowe jakieś skiny pojawiają i jest, że tak powiem, rozwijana pełna wersja tam podobno. Ej, czekajcie, tak patrzę, ale tu na tych skałach może być coś ukrytego, nie? Bo to tak wygląda właśnie. Zawalone zawalonym, ale no... O nie, zbugował mi się. Beziu, proszę cię. O, dobra. To wygląda, jakby było tu coś schowane u góry, ale niestety nie ma nic, dobra. Fałszywy alarm, moi drodzy, nic tu nie ma. Tutaj też sobie również przychodziłem samemu, poza odcinkiem, wybijałem sobie tutaj potwory. Były tutaj krytoszczury, zębacze, pełzacze. Oczywiście wszystko sobie wybijałem wedle expa, nie? Żeby was tutaj nie zamulać, że tak powiem. Tam jest właśnie ta kopalnia z pełzaczami, a tu u góry jest krata, która blokuje nam wejście na przełęcz. Tu jest kolejny kamienny krąg. Pytanie, co mi ciekawego wyskoczy tym razem na twarz. O, fuck. Przywódca stada nam wyskoczył. Dobra, jak tam z miksturami? No jeszcze to ja mam tych mikstur, okej. Okay. Gang brzytwiaków mi wyskoczył. Mamy już 4 sztuki, dobra. Dalej, moi drodzy. Kolejne kamienne kręgi. Kolejne kręgi. Gdzie jeszcze można spotkać kamienny krąg? Czy w lesie był gdzieś kamienny krąg, moi drodzy? W lesie. Bo tak, koło myśliwego, w jaskini za myśliwym, tam w tych mrocznych lasach, gdzie normalnie było pełno wargów, jakieś tam cienie stwora nawet spotkałem. Tutaj na przełęczy było. Na przełęczy tutaj było. U góry, u tego farmera zdobyliśmy też. Czyli mamy 4. A jest ich chyba 6, tak? No właśnie, mamy 4. Mamy 4. Tam, gdzie gobliny były, czasami nie ma żadnego kamiennego kręgu. Chyba nie. Bo tam jest domek i tam nie widziałem żadnego kręgu. Tam żadnego kręgu, moi drodzy, nie widziałem. Może być problem z tym ostatnim kręgiem. Bo wiem, że tutaj mamy jeden jeszcze. Czekajcie, dobra. Zabieramy się za kolejną. O, fuck. Kolejny poziom, bardzo dobrze. Będzie na procenty do broni. Dobra, panowie tutaj popadali. Harsz goblinów oczywiście miał to, co jest mi potrzebne, czyli kamień ogniskujący. Tak się zastanawiam, gdzie jeszcze nie byłem, jeżeli chodzi o kamienie ogniskujące. Mam 5, tak? Jest nam potrzebne 6 sztuk.
Nie ma mapy, szkoda, bo przydałaby się mapa właśnie z tymi kręgami. Zapiszmy sobie. No i dajcie mi pogłówkować trochę, pomyślimy, poczekajcie. Jakoś sensownie. Jeden jest, był na farmie, jeden był w lesie za tym, jeden na przełęczy, jeden obok myśliwego. W mieście to coś sprawdzałem. W mieście to coś sprawdzałem. Poczekajcie, tak. Na początku tutaj, gdzie jesteśmy teraz, mieliśmy czarne gobliny i goblina wodza, tak? Patrzcie. Przypomniało mi się, jak pamiętacie, niedaleko kopalni, jak jest ten cały starzec, to tam były jaszczury, nie? Pamiętacie to? No właśnie, i ja mówiłem, że warto zapamiętać te kręgi, jednak się nie myliłem, widzicie? Tam jest ten krąg. Właśnie teraz mi tak zaświtało, bo mówię, właśnie na terenie kopalni, kurczę, nie widziałem żadnego kręgu, nie? I tak, kurde, akurat dobrze, że mi to przyszło do głowy. Będziemy mieli kolejny już kamień ogniskujący. Jedna sprawa mnie, moi drodzy, męczy. Co jest z tym zadaniem zaginiony posłaniec? Spotkaliśmy trzech bandytów. Wcześniej spotkaliśmy jednego bandyta, jak wiecie, nas chciał wykiwać wtedy, jak wracaliśmy z przesyłką od Igora, jeszcze przed byciem gwardzistą. Tak się zastanawiam, moi kochani. Skąd oni się tak biorą? No bo ogólnie można powiedzieć, że ja całą dolinę tutaj mam wybitą. Jedynym miejscem, do którego nie zaglądałem, to jest wodospad. Jest to bardzo możliwe, że wodospad może jest kryjówką bandytów, bo wiecie, woda zostawia ich wejście. Tak naprawdę my możemy nie widzieć tego wejścia, nie? A może tam być to przejście. Bo na logikę, moi drodzy, no właśnie, to jest jedyne miejsce, w którym mogą oni być. Nie ma innego miejsca, nie ma bata, że nie będą w innym miejscu. O fuck. Dobra, czyli wiemy, że wyskakuje na nas jaszczur ognisty i najlepiej by było na nim się szybko skupić i go załatwić. No ciekawe, jak jest z dystansem do tego. Czy ja mogę z daleka, czy ja muszę być bliziutko tutaj nich. A czyli przykładowo stąd załapię zwój. Zachim Epado. Powiem tak, wolę z tego jaszczura z dystansu załatwić. No, come on, jeszcze trochę, jaszczur. Dobra, mamy cię. Mamy cię. No i mamy już chyba wszystkie sześć, tak? Mamy, dokładnie. Jak rozumiem, co? Mam jeszcze wrócić chyba do miasta i pogadać z magiem na ten temat chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że trzeba by było z nim pogadać chyba. Przy okazji, moi drodzy, nauczymy się kolejnych punktów do broni dwuręcznej. Kolejne punkciory do broni dwuręcznej. No i może nawet tego mistrza wbijemy do końca gry. My, żołnierze, zobaczymy. Nosimy nasze mundury z dumą.
Załóż swój. Chwila. Dobra, zamknij się, stary. My żołnierze. Broń dwuręczna. Mamy 50% już. Bardzo ładnie. Ale gościu, get the fuck out. Dobra, no i zobaczymy, co powie na ten temat jeszcze Marg. Czemu muszę powiedzieć, że mamy wszystkie? A o, mamy. Ich habe die 6 Fokussteine. Dann hast du es also mit den Kreaturen Belias aufgenommen. Doch ich befürchte, dass wir Belia damit kaum Schaden zugefügt haben. Wie auch muszę bolą od tych słuchawek, wam powiem. Und erkunde die Bastion. I zbadaj Bastion. Le Bastion. La Bastion. Ale zanim, moi drodzy, zrobimy La Bastion, to w tym odcinku chcę zobaczyć ten wodospad, bo mnie męczy już od początku gry, ale mówię, nie wiem. No bo tak jak mówię wam, ja praktycznie całą dolinę mam tutaj, całą tą mapę, tą wyspę mam zwiedzoną, tak? Mam powybijane wszystko praktycznie, mi się wydaje. Oczywiście oprócz tych rozdziałów, no, są momenty, gdzie się respią nowe potwory, nie? I tak się zastanawiam właśnie, czy ja powinienem w tym pancerzu bandyty czasami tam pójść do tego wodospadu. No bo mówię, nie ma innego sensownego wyjaśnienia, gdzie mogą ci bandyci być. Tylko jedynie wodospad pozostał taką niezbadaną częścią, którą nie sprawdzałem, a w gotikach normalnie mieliśmy przecież wodospady, przez które można było przejść, nie? I były kryjówki. Na przykład ta w Gruncie Dolinie była taka jaskinia zasłonięta wodospadem, nie? Więc spróbujmy. Pancerz bandyty. Spróbujemy to zrobić. A kamienie ogniskujące z tym już się spotkamy w kolejnym odcinku prawdopodobnie. Jak będziemy je wkładać do odpowiednich dziurek i spróbujemy wtedy ruszyć. No chyba, że tutaj to z bandytami szybko mi pójdzie. Patrzcie, mamy bandytów, zwykłych bandytów. Mnie to i tak nikt nie słucha. Kolejni bandyci. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Tu chyba mamy jakiś przywódcę, co? Nuxos. Wie an, wen haben wir denn da? Dann hat Jastor also versagt? Dann fange ich noch mal anders an. Dies ist sozusagen ein öffentliches Casting. Entweder hilfst du mir bei einer wichtigen Angelegenheit, oder du spielst hier den Helden. Mnie mówili co innego. Liczy się, du bist derjenige, der sterben wird. Ha! Dumme Antwort. Oh fuck. Głupia odpowiedź. Na pewno nie mam zamiaru pracować dla cholernych bandytów. Nie będę takim zdrajcą cholernym i jestem gwardzistą, a nie jakimś kurna zdrajcą, tak jak już mówię, i nie będę się przeciw takim typom płaszczył, że tak powiem. To po prostu ich zabijemy, no kurde, panowie. Co wy sobie myślicie tutaj, pałkami mnie bić? No właśnie, get the fuck out, no. Że jestem taki silny, że wiecie, mogą mi naskoczyć. Jeżeli straciłem jakieś zadania, to sorry, ale no ja bandytom nie będę pomagał. Zawsze wolałem bandytów zabijać i tak pozostanie chyba, jeżeli chodzi o to. No i co mnie tu machasz mieczykiem, stary, tym tasaczkiem? Jakie mam taką smoczą zgubę, stary, że macie na jednego szczała. Zobaczymy, kolejnych bandytów mi tutaj przyjdą. Co my tu mamy? Szyneczkę, mamy sztylecik. Myślę, że Lord Galak bardziej doceni to, że zabiłem tych bandytów, niż ja im miałem pomagać.
Mam nadzieję przynajmniej taką. Jeśli nie, no to wczytamy grę, mam zapis przecież, nie? Ale znając życie, posłaniec pewnie nie żyje, no na to chyba wygląda, no nie wiem. No chyba, że mają jakieś więzienie, tutaj przytrzymują go. Nie, ale wątpię, żeby go nie przytrzymywali. Proszę bardzo, mamy skarby. I mamy posłańca. Ambasada Lorda. Drogi królu Rotenie, przynoszę złe wieści ze Stargardu. Jednemu z moich ludzi udało się zyskać informacje od orków. Wydaje się, że orkowie przygotowują się do ataku na cesarstwo. Zawali sobie z Lordem Eldiny i będą dawać przeciwko nam. Nasi ludzie zdołają pokonać nadchodzące zło. Gerlach. Okej. Okay. Może w końcu pozwoli nam ruszyć na przełęcz, nie? Znając życie, może? Chociaż nie, pewnie. Mamy tutaj, moje drodzy, amulet. Jest to bodajże chyba już ten właśnie ten amulet wojownika. Mamy cały setup dla tego maga z miasta. Zakruszona kartka. Szkolenie napój cieni. Składniki. Cienisty kolec, cieniste korzenie. Wilcze jagody, bryłka siarki, butelka wody. Zrobią wodę i siarkę. Jest tylko para wody, zaforbuje na ziarno, pić się skoszować. Butelka wody, bryłka siarki, wilcza jagoda. Wilcza jagoda i cienisty korzeń. To ja cienisty korzeń chyba miałem, nie? Podniosłem takie coś. A nie, czarne ziele mam. Cienisty kolec, ciekawe. No dobra, wypadałoby chyba wrócić do miasta i powiadomić o tym lorda naszego. Że bandyci zostały załatwieni i przydałoby się założyć pancerz tego, nie? Żeby nie było, że... Załóż na siebie strój! Rimbor. Nadal Rimbor ma na mnie wyrąbane. No zobaczymy, co Lord Garlach powie na ten temat. Może w końcu da nam łaskawie pozwolenie na pójście do... na przełęczy. Co by na to? Może? Nie, wątpię w to. Wegen dem Boten. Hast du ihn finden können? Ja, ich habe ihn gefunden. Wirklich? Was ist vorgefallen? Er ist von Banditen überfallen worden. Sie haben ein Lager unter dem Wasserfall errichtet. Und der Bote? Ich kam zu spät. Sie haben ihn getötet. Konntest du diese Mistkerle beseitigen? Ja, ich habe sie alle getötet. Sie haben mit ihrem Leben bezahlt. Du bist wahrhaft ein starker Gardist. Du wirst noch viel erreichen. Würde mich nicht wundern, wenn der König dich irgendwann zum Ritter schlägt. Für deine Loyalität und deine gewonnene Erfahrung kannst du nun die schwere Garde rüsten. Pięć koła, stary, za pancerz. Ciekawe, jaką w ogóle ten pancerz ma ochronę, nie? Guardist. No dobra, moi drodzy, no to co? Trzeba by było w końcu te kamienie ogniskujące ruszyć i zwiedzić bastion, nie? Na to wygląda. Trzeba uważać na to, co się. Kupmy sobie trochę mikstur szybkości, żeby przyspieszyć tutaj ten etap biegania po mapie. Weźmy sobie. Nikt nie chce tego słuchać. Te mikstury. I chyba wiecie, co skończymy. Wiem, że odcinek będzie może troszkę krótki, ale jak już, to niech będzie ładnie. I bastion zaczniemy sobie na spokojnie w kolejnym odcineczku. A w tym, kurde, wypadałoby jeszcze tego maga spotkać, i dalibyśmy mu te amulety i byśmy mieli z głowy kolejne zadanie jeszcze. Pytanie, o której on porze tu jest. O, jest od rana. I panie Chowacz, mam dla ciebie zestaw. Hast du es etwa gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Bei Innos, das ist nicht möglich. Zeig hier. Hier hast du es. Ah ja, die magische Kraft ist definitiv deutlich spürbar. Fast wie ein Kraftfeld, das einen umgibt. Doch ich denke, du hast mehr Verwendung dafür als ich. Soll es dich auf deinen Wegen bestmöglich beschützen. Okej, okay. Zwrócił nam ten setup, okej, okay. Spoko.
Miło z jego strony na pewno. Kto opowiada takie rzeczy? Możemy sprzedać stare nasze przedmioty niepotrzebne już. Przez to będzie jeszcze więcej. Bang, bang, bang. Kto opowiada takie rzeczy? Co tam jeszcze mamy? Ja bym tego nie zrobił. No, pancerz bandyty chyba już mi nie będzie potrzebny. Takich rzeczy. Amulet wojownika życia i to mogę posprzedawać. Co jeszcze tutaj mam niepotrzebnego, a mogę sprzedać? Pazury przywódcy stada, kości szkieletu, kły trolla, złote te przedmioty, gałęzie, już mi się nie chce tam łazić na dół, żeby to sprzedawać. Kły, skóry sprzedamy oczywiście. Owcze skóry niestety nie da rady chyba sprzedać. Perła, węgiel. Co tu jeszcze mamy? Kość goblina. Skóra warga. To nie może być tak dalej. Nie no, ogólnie ciężko będzie zarobić na ten pancerz za 5000 ciężki gwardzisty. Myślę, że dałoby radę, no ale zobaczymy, jak będzie ze skórami i jeszcze bryłki rudy sprzedam, bo zapomniałem, że tam na przemęczu w tej kopalni udało mi się tych bryłek wykopać, więc sprzedamy je. Prawie tysiaka dostałem, dobra. 2800. Może się uda coś zrobić z tym. Pracujesz dla króla, dlatego też nosisz jego pancerz. Przebierz się. Co za gość, nie? Dobra, nieważne. Wolfsfell, was das gut. 4700, patrzcie, może uda nam się wyskrobać na tą zbroję. Mam nadzieję tylko, że będzie lepsza od tej mojej, co mam teraz na sobie. Przemiana w szczęście, bo mi nie będzie potrzebna. Wiecie co, różnie to bywa, lepiej wezmę, dobra. Skóry topielca, pazury tego, język jest tego jaszczura. Bryłki złota, skręty, żądła, surową stal, perła, bryłki, łyki to szczura. Dobra, sprzedajemy, byle hajs się zgadzał. Muszę sobie ten pancerz kupić. Trochę tej siarki sprzedam. Dobra, mamy już. A co z tym przepisem jest, moi drodzy? Jeszcze pokminię i zobaczę, o co chodzi z tym przepisem. Czy ja mam go samemu zrobić, bo wątpię, żebym znalazł w ogóle napój cieni mógł zrobić. Cienisty kolec. Ogniste korzenia. Korzenie lecznicze, to mam. Szczaw, liczyję godę, bryłka siarki, butelka wody. Dobra, na razie może to tyle będzie w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym, już prawdopodobnie na dole tam, gdzie będziemy wkładać ogniskujące kamienie. Zwiedzimy sobie prawdopodobnie ten zameczek, który tam na skalę widać z daleka było zawsze. Więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć.